czasownik numer 21. Zostawiła mnie na lodzie. Sie hat mich im Stich gelassen. Nie dopuszczę do tego. Das lasse ich nicht zu. Zostawię klucze na stole. Ich lasse die Schlüssel auf dem Tisch liegen. Zostawię plecak w salonie. Ich lasse den Rucksack im Wohnzimmer stehen. Został wczoraj zwolniony z pracy. Wurde gestern entlassen. W tym tygodniu zostawiła go żona. Seine Frau hat ihn diese Woche verlassen. Mogę zawsze na nim polegać. Ich kann mich auf ihn immer verlassen. On zostawił mi wiadomość. Albo sie hat mir eine Nachricht hinterlassen. Zostaw mnie w spokoju. Lass mich in Ruhe. Chodźmy już. Lass uns gehen. Jedźmy już. Lass uns fahren. Pokaż no. Lass mal sehen. Czasownik numer 22. Nie pamiętam. Ich erinnere mich nicht. Pamiętasz tę kobietę, która... Erinnerst du dich an die Frau, die... Jeśli dobrze pamiętam, to on chciał... Wenn ich mich richtig erinnere, wollte er...
nie pamiętał tego wydarzenia. Er hat sich an den Vorfall nicht erinnert. Pamiętam, że on. Ich habe mich erinnert, dass er. To mi przypomina stare czasy. Das erinnert mich an alte Zeiten. Na twoim miejscu bym mu o tym nie przypominał. An deiner Stelle würde ich es ihm nicht erinnern. Musisz mi ciągle o tym przypominać? Musst du mir daran immer erinnern? Jej wygląd i zachowanie przypomina mi moją. Ihr Aussehen und Verhalten erinnert mich meine. Czasownik numer 23. Nasze plany spełzły na panewce. Unsere Pläne fielen ins Wasser. Nagle upadła. Sie ist plötzlich umgefallen. Upadłeś na głowę? Bist du auf den Kopf gefallen? Matematyka sprawia mi trudność. Mathematik fällt mir schwer. Co ci się podoba w Magdalenie? Was gefällt dir an Magdalena? Te buty mi się bardzo podobały. Die Schuhe haben wir sehr gut gefallen. Czy ona ci się podoba? Gefällt sie dir? Nasz trening wypada dzisiaj z planu. Unser Training
fällt heute aus? Rzuciło mi się w oczy, że ona Es ist mir aufgefallen, dass sie został wczoraj napadnięty w parku. Er wurde gestern im Park überfallen. Ona wpadła mi w oko. Sie fiel mir ins Auge. Czasownik numer 24. Uważam, że on jest bardzo miły. Ich finde ihn sehr nett. Znalazłeś klucze? Hast du die Schlüssel gefunden? Gdzie się odbędzie ten koncert? Wo findet das Konzert statt? Przepraszam, gdzie się znajduje? Entschuldigung, wo befindet sich? Co do niego czujesz? Was empfindest du für ihn? Alfred Nobel wynalazł dynamit. Alfred Nobel hat das Dynamit erfunden. Ona wymyśliła tę całą historię. Sie hat die ganze Geschichte erfunden. Uważam za słuszne, że Ich finde es richtig, dass Czasownik numer 25. Podaj mi jakiś przykład. Gib mir ein Beispiel. Proszę podać adres e-mailowy. Geben Sie bitte die E-Mail-Adresse an. Wydałem dzisiaj dużo pieniędzy. Ich habe heute viel Geld ausgegeben.
Nigdy się nie poddawaj. Gib nie auf. Musisz wstukać swój PIN. Du musst deine Geheimzahl eingeben. Tam jest wiele Dort gibt es viele. Tam był pewien facet, który Dort gab es einen Mann, der Jest tutaj jakaś dobra restauracja? Gibt es hier ein gutes Restaurant? Wybaczysz mi? Vergibst du mir? Wszystko mu wybaczyłem. Ich hab ihm alles vergeben. Teraz udamy się do jadalni. Jetzt begeben wir uns in den Speisesaal.